Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa, witam w kolejnym poradniczku z Creativersa. Dziś taki, no w sumie taki poradniczek, jak znaleźć na mapie kamyczki, czyli no nie te normalne kamyczki, ale zaraz wam tu pokażę, jak znaleźć, o właśnie, ten limestone i o, tutaj mamy i ten bedrock. No myślicie, jak znaleźć? Przecież znalazłem przed chwilą, nie? No ale patrzcie, tutaj pokopiemy. To widzicie, tych bloczków tutaj no nie jest za dużo. Jest przeplotem kamienia, trochę bloczków, trochę kamienia. No nie jest tego za dużo, nie? Bierzemy sobie kostkę, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć na pięć sobie, a ja chyba coś miałem, to więc tego wam nie pokażę, ale dobra. Tak mniej więcej. Pięć na pięć. No i widzicie, tutaj trochę jest, tutaj, no tutaj troszkę więcej, tutaj nie ma nic, bo sam kamień. No i tutaj też troszkę jest. No i tak. Ja wam pokażę, jak znaleźć miejsca, gdzie jest tego mnóstwo. To tak. No wy będziecie musieć poszukać, ja już wiem, gdzie mam iść. Zaraz wam to pokażę. Lecimy tutaj w to miejsce. Głównie musicie znaleźć wodę. Musicie szukać wody. Nie żadnych gór, skał i tegoś tam. Tylko głównie szukać wodę. Się tepniemy do kogoś. Gdzie tu jest ta woda? Woda jest tam, o. Chodzi o znalezienie wody. Nieważne, czy to będzie woda pod lodem, czy to będzie woda pod czymś. Musicie znaleźć wodę. Może być nawet ten lód, nie? Bo to jest lód i pod dołem jest woda. I topicie się na dół i patrzycie. Jest piasek, nie? Jest pod tą wodą piasek. No to jeżeli jest piasek, no to jesteście w dobrym miejscu. Kopiecie. Ciągacie piasek. Czekajcie, bo się nie umie utopić. I kopiecie. I patrzcie się, co wykopujemy. Po wykopaniu piasku. Mamy raz, dwa. Będziemy troszkę głębiej. O. Patrzcie, mamy praktycznie ścianę lumi, czy ten, limestone. Patrzcie. Się tu utopimy. Tutaj będzie pode mną będzie jaskinia, bo takie coś jest. Nie powinno być tego kamienia, no ale przynajmniej na parę kostek aż do góry, no aż do piasku, do góry będziecie mieć limę. Stone, widzicie? Calutka ściana. Mogę wybrać. Powinna być calutka ściana. I jeżeli dobrze trafiłem, no tu widocznie źle trafiłem, bo widzę, że jest źle. Może głębiej. O, dobra. Nie, tu już mamy mieszane. W tym miejscu jest mieszane, ale poniżej tego lumistone powinna być właśnie, o, tak jak jest tutaj w tym miejscu, ściana bedrocka. Wiecie, no nie będzie to takie dokładne, że będzie calutka ściana, no ale jak traficie w dobre miejsce, się tam dobrze świat wygeneruje, to tak właśnie będzie. Będzie taka równa ściana. Jeszcze zatopimy się na przykład w inne troszkę miejsce, troszkę dalej, bo jeżeli są takie właśnie nierówności czy coś, to znaczy się, że pod dołem będzie gdzieś jaskinia. Bo wtedy się ten świat, ten obszar się nie generuje tak jak powinien, tylko generuje sobie tą jaskinię. Więc przelecimy troszkę dalej. Gdzieś tu jest jakaś, o, tu jest jakaś woda. Zerkniemy, co tu jest pod tą wodą. Dobra, też mamy piasek. Czyli tak samo wchodzimy w dół. Mamy. A, trzeba to zakleić. Dobra, mamy ten limestone. Jak widzicie, ściana
Tak jak wam mówiłem. I idziemy głębiej. No dobra, tu akurat znów mamy kamień. No chcę wam to dokładnie pokazać. Zobaczymy w innym miejscu. No to powinien być ten, no to się musi trafić, no musi się to trafić, no wiecie, tam jest ten obszar, jest, nie wiem, ta woda zajmuje, nie wiem, cztery klajmy, no to nie będzie na całych czterech klajmach, nie będzie ten, nie? No tutaj wiem, że jest jaskinia pod dołem. Ale tutaj mamy na przykład, nie wiem, tutaj sobie wykupiemy. Jak widzicie, znów jest ten limestone, no gdzie nie wejdę, gdzie jest piasek spod dołu? Tam jest. No i tu macie ścianę bedrocka, widzicie? Jest taka niekompletna, ale jest ściana bedrocka. O tym gadałem, że pod limestone powinna być mniej więcej dosyć duża ściana bedrocka. No to wiecie już, jeżeli potrzebujecie tego, tych surowców, to nie musicie kopać tak w pojedynczych tych, tylko w pojedynczych jaskiniach, gdzie tam, no wiadomo, też nakopiecie, jeżeli wykopujecie, no ale jeżeli potrzebujecie na szybko, to wystarczy przejść w takie jeziorko, gdzie jest piasek na dnie, no i tam w parę sekund uda się wam właśnie wykopać. Piszcie w komentarzach, kto wiedział o takim sposobie, kto się dopiero dowiedział. No i do zobaczenia, cześć wam!